Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu, a dzisiejszy vlog to będzie, powiedzmy, początek takiej serii Q&A, to znaczy prosiłem Was, żebyście zadawali mi pytania, no i faktycznie otrzymałem ich sporo, a przede wszystkim od Piotra, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, otrzymałem całą listę ponad 10 pytań. Więc umówmy się w ten sposób, że dopóki będą od Was pytania, ja będę przynajmniej raz w tygodniu starał się tutaj zrobić taki vlog w formacie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Oczywiście, żeby to zamknąć w krótkim czasie, będę starał się, żeby to nie trwało dłużej niż 8-10 minut. No i żeby już nie przedłużać, dziś sobie wybrałem 3 proste pytanka od Piotra i postaram się na nie szybko odpowiedzieć. I dajcie znać, czy Wam taka formuła odpowiada. No to przechodzę do pytania od Piotra. Czy można porównać ETF-y na przykład S&P 500, gdy jeden jest akumulujący, a drugi dystrybuujący dywidendy? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić poprawnie? No więc oczywiście ETF-ów na indeks S&P 500, czy w ogóle ETF-ów, które replikują określony indeks, jest zwykle wiele, pośród których możemy wybierać. No i poza tym, że możemy je porównywać w kontekście takim, jak na przykład jakie pobierają opłaty, czy na przykład właśnie czy dystrybuują, czy akumulują te dywidendy, czyli mówiąc krótko, czy wypłacają dywidendy do inwestora w formie gotówki, ona spływa na rachunek, czy też ta dywidenda jest reinwestowana w obrębie funduszu. No i można też jeszcze spoglądać na inne parametry, chociażby na to, jak jest realizowana replikacja, czy jest syntetyczna, czy fizyczna. Ale tutaj Piotr pyta konkretnie o to, czy jeżeli mamy dwa ETF-y na przykład S&P 500, jeden akumuluje dywidendę, a drugi dystrybuuje, to czy można je porównywać? Jak rozumiem, chodzi tutaj o porównanie stopy zwrotu, czy też po prostu porównanie tych ETF-ów, jak sobie radziły na wykresie. Krótka odpowiedź jest tak. Można porównywać takie dwa ETF-y, jeden, który dystrybuuje, drugi, który akumuluje dywidendę, ale pod jednym bardzo ważnym warunkiem i on jest bardzo, bardzo ważny. O ile wykres tego ETF-a, który wypłaca dywidendę, jest skorygowany właśnie o tę dywidendę. Co to oznacza skorygowany? Skorygowany w ten sposób, że wycena takiego ETF-a, który wypłaca dywidendę, w naturalny sposób w czasie jest niższa niż ETF-a, który akumuluje. No bo jeżeli jest akumulacja dywidendy, no to po prostu fundusz kupuje akcje, a więc wartość tego funduszu nie spada. Natomiast jeżeli jest wypłacana dywidenda, no to aktywa funduszu tutaj spadają, dlatego że jest wypłacana gotówka do inwestora. I żeby takie wykresy można było porównywać, to wykres ETF-a, który wypłaca tę dywidendę, musi być korygowany o dywidendę, czyli musi być takie założenie poczynione, że tak naprawdę ta kasa, ta gotówka jest również reinwestowana. Oczywiście nie jest to prawdą, natomiast no, musi być coś takiego zrobionego. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak dywidendy w długim okresie mają wpływ na wyniki, to można sobie zobaczyć na przykład na SPX, czyli po prostu na S&P 500 bez dywidend, no i tam się okaże, że gdybyśmy go porównali za nie okres tam miesiąca, dwóch, ale za okres lat, wielu lat, czy wręcz dekad, no to oczywiście, jeżeli dywidendy są reinwestowane, no to ten SPX, czyli bez dywidend, S&P 500 rośnie o wiele wolniej niż S&P 500 Total Return, czyli taki indeks, gdzie te dywidendy są już uwzględnione. Gdzie sprawdzić sobie takie ETF-y, jeżeli chodzi o to, czy jeden wypłaca dywidendę, a drugi nie, i żeby mieć tutaj pewność, że dobrze to robimy? Ja tutaj polecam, jeżeli chodzi o krótki okres, na przykład korzystać sobie z darmowego Just ETF, gdzie można zrobić to w bardzo prosty sposób. I wystarczy po prostu sobie dodać jednego ETF-a do porównania i już możemy zobaczyć tę wycenę tego ETF-a z i bez dywidend, i to jest bardzo proste. Można też takie rzeczy robić chociażby na stuku, przy czym tutaj należy już mieć pewność, czy ETF, czy dane na tego ETF-a są skorygowane o te dywidendy, bo jeżeli nie są, no to wtedy będziemy mieć zaburzone wyniki. No i szybko drugie pytanie. Chcąc porównać na przykład w Google Finance stuk ETF na S&P 500 notowane w różnych walutach, na przykład w dolarze amerykańskim, funcie brytyjskim czy euro, w jaki sposób sprowadzić je do tej samej waluty? No to tutaj powiem, że można zrobić to również w bardzo prosty sposób, chociażby właśnie już w wspomnianym przeze mnie Just ETF. Tam możemy sobie wybrać ETF-a i
w prosty sposób po prostu kliknąć w walutę i wtedy nam zostanie wykres przeliczony do tej konkretnej waluty. Nie chcę tutaj robić sobie żadnej reklamy, ale jeżeli ktoś chce naprawdę mieć też rzetelne dane i za dłuższe okresy, można bez problemu takie rzeczy robić, chociażby w moim oprogramowaniu, gdzie mam ETF-y z całego świata. Ok, no to przechodzimy do pytania numer 3. I to jest już takie bardziej rozbudowane pytanie, szybko go przeczytam. Mówi się, że waluta notowania ETF-a nie ma żadnego znaczenia, natomiast pytanie, czy nie lepiej inwestować w Vanguard FTSE All World, notowany w dolarze amerykańskim, ticker VWRA, niż notowany w euro, ticker VWCE, ze względu na większą płynność na danej giełdzie. Lub ze względu na przekonanie, że dolar jako waluta światowa jest bardziej stabilny niż euro. Patrząc wstecz, w długim okresie pod względem inflacji, dolar tracił najmniej zaraz po franku szwajcarskim. Jak to się ma do inwestowania w ETF-y notowane w dolarze czy w euro dla polskiego inwestora, pomijając koszty droższego przelewu dolara? Dolar na przykład ostatnio był silniejszy i przez to polscy inwestorzy muszą za niego zapłacić więcej polskich złotych, żeby zakupić ETF w dolarze. Długie pytanie, ale postaram się, że odpowiedź będzie zwięzła. Otóż, o ile ETF nie ma tak zwanego zabezpieczenia walutowego, jeżeli jest to ETF na przykład na FTSE All World, czyli globalny koszyk akcji, to nie ma znaczenia, czy ten ETF jest kwotowany w euro, w dolarze, w funcie brytyjskim, czy jeszcze jakiejś innej walucie, ponieważ pod spodem jest koszyk wielu różnych walut. Można sobie to wyobrazić w ten sposób. Bez względu, czy my kupujemy jednostkę ETF-a w euro, czy w dolarze, to tak naprawdę zaraz jak my kupujemy tego ETF-a, to pod spodem jest ta gotówka wymieniana na szereg różnych walut, na dolara, na euro i cokolwiek wchodzi w skład tego koszyka akcji globalnych. Będzie tutaj dla jasności już na dzień dobry ponad 60% dolara amerykańskiego, ale będzie też euro, będzie jen i również będzie tam śladowa ilość polskiego złotego. I nie ma znaczenia tutaj, czy my kupimy sobie tego ETF-a i będzie on kwotowany w euro, czy w dolarze amerykańskim. Mamy cały czas to samo ryzyko, bo my wcale nie mamy w 100% ani wtedy dolara, ani euro, bo to jest tylko i wyłącznie kwotowanie, czyli sposób, w jaki jest wyrażana cena tego czegoś. No wyobraźmy sobie, że mamy samochód, kupić chcemy sobie, dajmy na to Porsche. Jakie ma znaczenie, czy my wyrazimy tą cenę w euro, czy w odpowiedniku dolarowym? Jeżeli będzie to równorzędna kwota. Tylko będzie po prostu inna waluta, ale wartość może być nadal ta sama. I dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj w przypadku tego ETF-a. A jeżeli chodzi o płynność, bo tam też jest kwestia płynności, że na przykład ETF, który jest, dajmy na to, kwotowany w dolarze amerykańskim na giełdzie w Londynie, jest bardziej płynny od tego, który jest kwotowany w euro, na przykład na Xetrze w Frankfurcie w Niemczech. Tym bym się akurat nie martwił. Po pierwsze, Xetra akurat wcale nie jest mniej płynna od londyńskiej giełdy, jeżeli chodzi o ETF-y. Być może nawet w niektórych przypadkach bardziej. W tym momencie nie pamiętam statystyk. Kiedyś Artur Wiśniewski, którego serdecznie pozdrawiam, robił takie porównania, więc jeżeli odnajdę to pod filmem, podlinkuję to. Natomiast mówimy tutaj, jak rozumiem, o inwestowaniu długoterminowym, więc naprawdę nie ma znaczenia to, czy my będziemy to kupować w euro czy w dolarze. Z mojej perspektywy łatwiej jest to kupić po prostu w euro, dlatego że tak jak też tam wspomniane było, łatwiej jest zrobić przelew w euro niż na przykład zrobić przelew w dolarze. I osobiście, jeżeli nie handluję bezpośrednio na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, a dla jasności, większość akurat faktycznie handlu mojego inwestowania ma miejsce właśnie na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, na ETF-ach amerykańskich, ale pomijając jak gdyby to, na przykład na koncie IKE, faktycznie ja tutaj, jeżeli inwestuję za granicą, to robię to w euro, bo po prostu jest mi tak wygodniej. Ale to już jest kwestia jak gdyby techniczna. Natomiast sama waluta nie ma tutaj znaczenia. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Miało być krótko, no wyszło nieco dłużej niż myślałem, ale dajcie znać w komentarzu, czy taka formuła Wam będzie tutaj odpowiadać, żebym raz w tygodniu zrobił takiego vloga właśnie jako Q&A. Mam tam jeszcze listę właśnie od Piotra pytań, wystarczającą spokojnie na miesiąc do przodu, jeżeli będę to robił raz w tygodniu. Jest tych pytań ponad 10, natomiast jeżeli Wam się podobało albo macie swoje pytania, to dajcie znać, albo jeżeli macie jakieś uwagi, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Będę Wam bardzo za to wdzięczny. Jeżeli się w ogóle podobało, to będę również wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję tego kanału i kliknięcie tam taki dzwoneczek, żebyście mieli informację o tym, że pojawiły się nowe nagrania z mojej strony. Ja tymczasem śmigam dalej pobiegać, poćwiczyć i do pracy, chociaż jest weekend, ale mam jeszcze troszkę zaległej pracy. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej!